Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Jego droga do sukcesu nie polegała tylko na jego własnej kreatywności, ale także, że w pewnym momencie potrafił w odpowiednich warunkach wykorzystać znajomości, czy też skopiować rozwiązania konkurencji po to, żeby się wybić. IBM chciał wyprodukować komputer, który byłby w każdym biurze, ewentualnie w każdym domu, tylko potrzebny był do tego tak zwany system operacyjny, więc Bill Gates go nie stworzył. Bill Gates znał informatyka, który już miał taki system informacyjny, QDOS, odkupił go i dopracował i sprzedał jako MS-DOS dla IBM-a. No i brał, można powiedzieć, prowizję od każdego sprzedanego komputera. I w ten sposób, można powiedzieć, powstał potężny Microsoft.